Pixar w pudełku. Dzielenie i wyśrodkowanie mają wielką zaletę. Łatwo je zaprogramować. Wystarczy znaleźć środek odcinka, czyli wyciągnąć średnią ze współrzędnych. Trzeba powtórzyć lekcję o środku odcinka? Link poniżej. Nasi programiści opracowują intuicyjne narzędzia dla artystów takich jak ja, żebyśmy mogli projektować postaci. Tak jak wy próbowaliście, modelując ten uśmieszek. W następnej wersji ćwiczenia interaktywnego zastąpiliśmy przycisk Split i Average jednym przyciskiem Subdivide. Gdy klikniemy, zrobi podział i wyśrodkowanie. Zwróćcie uwagę na ten fragment krzywej. Przedłużmy tę linię aż do boków wieloboku sterującego. Czy to nie przypomina konstrukcji StringArt, jaką widzieliśmy w łukach parabolicznych? Oglądaliście modelowanie otoczenia? Link poniżej. Zobaczcie, co się stanie, gdy zrobię kolejny podział. Wciąż wyłania się konstrukcja StringArt. Za każdym razem, gdy wciśniecie Subdivide, liczba linii się podwoi. A to oznacza, że krzywa, którą tworzymy w tym fragmencie, jest łukiem parabolicznym. Mamy też kolejny łuk tutaj, i jeszcze tu, i tu. Jakimś cudem te cztery łuki łączą się ze sobą. To jest super. Jako entuzjasta matematyki uwielbiam tego rodzaju niespodzianki. Sprawdźcie w ćwiczeniu, czy dobrze zrozumieliście to pojęcie.